No i jesteśmy na finiszu. Jesteśmy na finale 106. Międzynarodowego Turnieju Rose Hofdary Cup. Na pierwszym planie Andrzej Pawłowski ze Świdnicy, a z głębi kortu pięciokrotny triumfator Andrzej Misiek. Czasem Świdnica, czasem Poznań na Facebooku widnieje. O, rewelacja. Pierwszy set 6-2 wygrał Andrzej Misiek. Jesteśmy w drugim secie. Formuła jednodniowa, to znaczy, że gramy do dwóch wygranych setów, startując od stanu 2-2. Miał drugi serwis. No, Andrzej nie atakuje. Mam na myśli, mamy dwóch Andrzejów. Mam na myśli Miśka. Bardzo fajna przebitka. Jest siata. A, szkoda. A, to podobał mi się tutaj. I ten passing shot, ten atak. No i Andrzej miał tą piłę, cholera. Czarował z tą voleja. Ładnie, płasko, szybko. Ojej, slajsik. Obserwując Andrzeja Pawłowskiego, no to slice to jest jego specjalność. ...3-2 w secie drugim. Czyli 6-2, 3-2, Andrzej Misiek, Świdnica. Andrzej Pawłowski poskakuje tam, zmotywowany jest, to zawsze jest bardzo ważna cecha. Obojętnie jaki jest wynik, jakie się widzi szanse, dobrze jest spróbować z tego meczu wyciągnąć jak najwięcej. Czasem pojedyncze wymiany, pojedyncze gemy, to wszystko jest ważne i świadczy dużo o zawodniku. Chociaż nie jest takie proste. Mentalnie to trzeba jakoś przetrawić. No, ładna wymiana. O, świetnie. I co? A, i zepsuł to jednak. A, świetna wymiana. No, co się wydawało, że tutaj no, miał kort otwarty. Mógłby to zakończyć Andrzej, ale... Jest też taka magia pustego kortu, że tam człowiek, cholera, w głowie odhacza ten punkt, jak chyba te skupienie na tej piłce nie jest do końca tak, jakie powinno być, żeby oczywiście wyprodukować jakiegoś manera. No, ładna wymiana, bardzo ładnie było ten fanhandzik po prostej Pawłowskiego. Patrz, patrz jak biega, no, kurczę. No, ładnie, skutecznie. Brawo.
Możecie grać finał już. Darek Pytel i nie wiem, kto wygrał tam. Dobra, możecie grać finał i teraz uciekł mi wynik tego meczu. No wyrzućcie gdzieś to. Wymiana w miarę jak troszkę dłużej trwa, to gdzieś tam. Wcześniej Andrzej Misiek zaryzykował pierwszy, drugi serwis, znaczy pierwszy nie, ale drugi. Podwójny błąd, no a teraz troszkę spokojnie, pewniej, wyrzucający. No i ładny wolny. Chyba 4-2. Powalczyłeś? Okej. Dwa, cztery. Dwa, sześć, dwa, cztery. Andrzej Pawłowski. Przyspieszył, no proszę. No tutaj się Pawłowski. No nie wiem jak mówić, bo mamy dwóch Andrzejów. Andrzej P. Popisał. No i prosta. Ładnie tą wstawi tą prostą. No, przyspieszył. Andrzej nie zdążył. Zero mamy. No nie by był, nie by dobiegł, chyba za dużo pomysłów. Tam na korcie niemieckim tak zwany dyskusyjny półfinał. Przyspieszył. I co teraz? Z oleja. Aj, szkoda, szkoda. Może gdyby tam nie chciał slice'em, tylko drajficzkiem, ale tam chyba nie było miejsca. Nie było miejsca, nie było czasu.
Andrew. No to mam już rozłączenie dwóch Andrzejów. Andrew i Andrzej. Czyli piłka dobra. Po dłuższym namyśle. O, ładnie. Pojedynek forehandowy. Tam półfinał dyskusyjny dalej trwa. Jarek Zaneta. Panowie, dobrego finału Grand Bonus. Oj, ładny. O, wrzutka. I to chyba wystarczy, tak. No ładna ta wrzutka była, bo to nie jest z ryzykiem jakaś lufa po prostu, tylko wrzutka i ona ma to do siebie, że kozioł piłki jest niski, to jest ten plus. Szybkość może nie jest oszałamiająca, Andrzej zdążył, ale nic nie mógł z tego zrobić. Wykładka na wolej. Nie to szybko leci. Ładnie to będzie. Pierwszy kierunek zmienił Andrew. A szkoda, szkoda. Chyba się tutaj nie przyłożył do tego skróta. To był dobry pomysł generalnie. Chyba. Andrzej widać było biegu. Nie wiem czy antycypował, czy po prostu szybko wystartował do piłki. No szkoda, bo to taki fajny punkcik byłby. Byłby. Tak, to było ciężko, ładne stać. Tutaj ta wrzutka była rewelacyjna rzeczywiście. A Andrew Pawłowski tutaj pokazał już od ćwiartki z Fabianem Elkowskim. Zresztą już sam Fabian mówił, że ten slajd sprawiał mu dużo problemu. Piłka rzeczywiście ma malutki kozioł. No i trzeba tutaj nieźle się nabiegać i wchodzić w tą piłę. Słyszałem dobra, ale nie wiem. Dobra, tak? Andrzej?
slajsiczki, wydrobił, uderzył. No i będzie ciężko, ale ładnie wybrał. Aj, szkoda, bo to mogło ładnie wejść. Ale ładna wymiana, bardzo ładna wymiana. Brawa Andrzej. Jakkolwiek byśmy tutaj... Adam do boju! Ze zwycięzcą! Nie wyszło. Uciekła ta piłka. No i widzimy tutaj obok na korcie jest finał Grand Bonus turnieju, a tam na ostatnim niemieckim finał Pequeno Bonus turnieju. Finał Pequeno gra Łuczyński z Gołębockim. A Grand Bonus Darek Pytel. Adam Simko chyba. Tak, raczej tak. Okej, wracam do finału głównego turnieju. Ajajaj, szkoda. To byłby niezły abschluss, czyli zakończenie całej akcji. No i mamy to porówno chyba. Andrzej Pawłowski, czyli Andrzej Pawłowski się broni od tego 5-2. Drugi serwis, to ważny game. Myślę, że Andrzej, że mi się zaryzykuje. Nie. Snaj się wrzuta. Tak, w środek, płasko, szybko. Właśnie, tutaj też taka jest nauka. Niekoniecznie musimy mijać przeciwnika. To znaczy szukać gdzieś tam kąta. Albo po prostu przez środek, nisko. Jeżeli to będzie jeszcze szybko, no to ciężko jest kontrolować voleja. Chyba, że naprawdę jest się ekspertem. Ekspertem volejowym. Jakiś taki ukryty Stefan Edberg. Roger Federer, Patrick Rafter, Boris Becker. Ten backhandzie mi się podoba, właśnie taki ze środka na zewnątrz. Nie wiem, taki na taki inside, outside, to fachowcy nieraz mówią. Oj. Pięć dwa, Andrzej Misiek, Świdnica kontra Andrzej Pawłowski, Świdnica w finale 106. Międzynarodowego turnieju Rożnych Obdarek Cup w Görlitz. No ładna ofensywna akcja. Co z tego się urodzi? Tak, troszkę może za luźno, albo po prostu błąd. Grając tu voleja, czasem to się zdarza.
A cóż, przychodzi na takie podsumowanie 106 turnieju. Zobaczymy się za 2 tygodnie. Fajne postacie się pojawiły w tym turnieju, między innymi Michał Filipiak z Poznania, bardzo ciekawa postać. Sebastian Kalęba ze Świdnicy. Tutaj takie nazwiska jak Siomek, Soli, już nie pamiętam. Przepraszam za przytłumaczenie. Dużo fajnych, ciekawych spotkań i już się cieszę. Stałem. Aba dobra. Już się cieszę na 107 turniej za 2 tygodnie. No i tu mamy 30-0 chyba. 30-0, tak. Ajajajaj, nie 30-0, nie, bo przypominam sobie tego stopwoleja, co Andrzej zepsuł. A teraz druga piłka. Małe nieporozumienie na koniec, ale game set, mecz Andrzej Misiek, Świdnica, 6-2, 6-2, szósty tytuł. Oczywiście gratulacje, cały dzień grania. Poproszę Andrewa, podsumujcie ten turniej, ten mecz. Nie, dla mnie super turniej. Podejdź do swojego rywala. Nie, powiedz super, parę słów. Bardzo dobry mecz. Mi się grało super w ogóle. Dla mnie nawierzchnia jest wspaniała. O, fajnie to słyszeć. Te korty po prostu prowokują do grania, się chce grać. Grałeś dużo meczy. Czy możesz powiedzieć, z tych wszystkich meczy, jakich grałeś, najlepiej czułeś się? Czy... Co, no, w każdym meczu wkładałem maksa. Generalnie zawsze gram na maksa. Z każdym przeciwnikiem. Czy nie było takiego meczu, powiedziałeś sobie, kurde, ten mecz mi wyszedł? Generalnie do każdego meczu się przykładałem, bo wszyscy grali. Nie, przykład jeszcze jest jedna rzecz, a mecz, żeby wyszedł, to jest inna rzecz. Jakby tak, dwa, tak, ja. Tak. Ale no, rozumiem. Grałem równo w każdym meczu. No. Okay. Andrzej już technicznie dużo lepiej, mocniej, także super. Okay. Gratulacje. Pierwszy raz u nas, cieszę się, że jesteś. Poprosimy teraz Andrzeja. Fajne super. Andrzej, szósty tytuł. O, zobacz, szósty tytuł. Szósty? Ja! W 106 turnieju. Jakieś małe resumé. No cóż. Jakiś ciężki mecz? Był to ciężki finał? Czy cięższy był półfinał? Czy... Nie wiem, no wszystko jest. Ciężko powiedzieć. Wszystko jest trudne. Słuchajcie, doklejcie facetowi. Wszystko kosztuje trochę potu. Trochę wody. Nie, fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajny turniej. Fajnie, że chłopaki przyjechali. Dużo dobrej gierki. Dużo dobrej gierki. Tak jak Andrzej powiedział, mówiłem. Jest rewelacja, duży wybieg, wysoko. Estetycznie nie ma jakich gratów, nieraz się zdarza, że tam gdzieś tam powystawiane. O, tu Sebastian, chwaliłem przed chwilą. Ale nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. Okej, no to co? Że mu nie pasuje. Rozumiem, nie pasuje. Znaczy super i podziękowania też dla ciebie, dla organizatora, bo naprawdę... O, dzięki. Taki tenis z pasją. Dziękuję. Chce się grać, mimo że jest, nie wiem, która, 21. Jeszcze wracamy. 22, tam ma. A ja szacunek dla Andrzeja, bo wiem, jak Andrzej mobilizuje ludzi, zachęca do tenisa, kształtuje w nich taką miłość i taką fajny kontakt. To jest fajnie i tutaj nikt się nie zastanawiał i wszyscy wsiedliśmy i przyjechaliśmy. Super. No. Turniej pod znakiem treningu i prestiżu. Nie, gratulacje jeszcze raz. Gratulacje jeszcze raz. Idziemy, bo trwa finał Grand Bonus i Pegenio Bonus. Idziemy. Tam też ludzie walczą. I do następnego razu. Jasne. Dziękuję. Ja jestem z pierwszej grupy inwalidów. Tak. To mamy godzinę 22:15.